Masz czasami wrażenie, że to Twoje myśli rządzą Tobą, a nie ty nimi. <gry> że one robią z Tobą co chcą, a nie odwrotnie. Jeśli tak jest, to naprawdę nie jesteś sam, nie jesteś sama. To jest bardzo częste zjawisko. I jednocześnie jest wiele do zrobienia, żeby to zmienić. Jest to możliwe i dzisiaj przedstawię Ci, jak tego dokonać. Zapraszam. Żeby przejść do tego, co można zrobić z myślami, żeby one tak nie szalały, żeby tak nie robiły takiego zamieszania, harmideru, nie wprowadzały takiego stresu w Twoje codzienne życie, musimy się przyjrzeć od początku, co się z Tobą dzieje. No więc zacznijmy od początku. Budzisz się i co się dzieje dalej, co robisz? Czy na przykład sięgasz po komórkę żeby, no, no niby, żeby sprawdzić, która jest godzina, ale jednocześnie, żeby tam zobaczyć coś jeszcze. No i sobie tam przewijasz, mija 5 minut, może 10, może 15. Dopiero wtedy się podnosisz, wstajesz. Potem jesz śniadanie i co robisz? No, oglądasz coś sobie. Coś sobie oglądasz, może coś sobie przeglądasz. Może wrzucasz, włączasz sobie jakiś, jakiś film, może sobie przerzucasz i skrolujesz gdzieś na mały ekranik. I znowu otaczasz się bardzo dużą ilością mm, informacji. Potem pracujesz albo uczysz się, albo zajmujesz się czymś. Jakimś, masz jakieś zajęcie, i jednocześnie masz włączoną komórkę, komórkę. I jednocześnie ten telefon w każdym momencie, w każdej chwili ma prawo Ciebie wybić z tego rytmu. A nawet jeżeli on tego nie robi, to Ty siebie wybijasz, bo on leży obok. I ty myślisz, sprawdzę, sprawdzę, co tam, co tam, cokolwiek, co, co, co ma oznaczać to, co tam. No i przychodzi moment, kiedy się kładziesz wieczorem spać, i czy wtedy wyciszasz wszystko? Wynosisz elektroniczne swoje rozpraszacze do innego pokoju i bierzesz na przykład tylko i wyłącznie książkę albo swój dziennik, notujesz coś, wyciszasz się. Czy tak wygląda twój koniec dnia? Czy może znowu gdzieś tam wraca fala informacji na skutek tego, że znowu w ręku masz coś, co cię bardzo skutecznie przesymulowuje oraz rozprasza? Jeżeli z takich odcinków gdzieś cokolwiek coś tutaj się zgadza i z takich wyrywków składa się twój dzień, to nie zdziwmy się, że Wtedy, kiedy przyjdzie moment, kiedy ty będziesz mógł, chciał lub chciała wytrenować mówienie nie swoim myślom, mówienie, okej, okay, teraz się wyciszamy. Teraz nie rozpraszamy się, to one nie poddadzą się tak łatwo. One same w sobie, w naturze myśli nasze, i funkcjonowanie naszego mózgu jest, jest szybkość, jest prędkość, one są szybkie, prędkie. To To jest jedno. Czyli w naturze myśli jest to, że one są bardzo szybkie. Ale druga strona jest to, drugą stroną jest to, co Ty zdołałaś już wytrenować w swoim umyśle. Czyli to, co czasami nazywamy jako wielozadaniowość, czyli niekiedy jest to cecha, którą wręcz nawet szczycimy się: O, bo ja umiem, prowadzić samochód, rozmawiać przez telefon, jeść kanapkę i jeszcze gdzieś tam przeglądać coś na, na komórce. No więc wielozadaniowość to mit. Nasz umysł umie obsługiwać tylko jedno zadanie naraz, a to, co my umiemy wytrenować, to bardzo szybkie przełączanie się z zadania A na zadanie B, z zadania B na zadanie C. Bardzo szybkie przełączanie się. I okej, okay, jeżeli Twoja praca tego wymaga, jeżeli dana chwila tego wymaga, no oczywiście wszystko z umiarem. Natomiast Problem pojawia się wtedy, kiedy to szybkie przełączanie się między zadaniami wchodzi nam tak w krew, że jedno zadaniowość staje się o wiele trudniejsza niż to manewrowanie między prowadzeniem samochodu, rozmową itp. Itd., tak? Wtedy, kiedy jedno zadaniowość staje się czymś, co ty potrzebujesz, wręcz co czujesz, że ci pomoże. Że masz dość tego, tych myśli, które zaczynają robić, co chcą, bo w pewnym momencie tak wytrenowane przełączanie się między zadaniami wchodzi nam w nawyk i możesz mieć tego dość. I okej, okay, to jest dosyć trudne do, do przyjęcia, i to jest ta gorsza wiadomość, ale na, na szczęście jest dobra. Tak samo jak można wytrenować w sobie ową, um, powiedzmy to, wielozadaniowość, czyli bardzo szybkie przełączanie się między zadaniami, tak samo i można wytrenować jednozadaniowość. I tak samo jest to możliwe do wykonania, i jednocześnie za tym stoi wielka, wielka nagroda. A mianowicie to, że to ty zaczynasz kontrolować swoje myśli, a nie one ciebie. Że to ty decydujesz, za którą myślą pójdziesz. Pomimo, że w jednej sekundzie pojawiać się pięć, to ty decydujesz, za którą pójdziesz, a nie za wszystkimi pięcioma naraz. I, I to jest ta nagroda, o którą warto walczyć. I to jest ta nagroda naprawdę, która jest w stanie ci przynieść i poczucie tego, że masz jakąś sprawczość, masz autentyczny wpływ na to, co robisz, to ty przejmujesz pałeczkę. Ale i także takie poczucie spokoju, bo jedno zadaniowość niesie za sobą, mniejsze napięcie, większą koncentrację na czymś, czyli także wiel większą produktywność, i to jest fantastyczna premia, ale mm, wtedy na przykład, kiedy skupiasz się na pracy zawodowej albo na napisaniu pracy magisterskiej, to jedno zadaniowość ci pomoże dzięki temu szybciej to zrobisz i najprawdopodobniej lepiej. Ale jednocześnie w spokojniejszej atmosferze. I to jest ta świeczka, o którą warto grać. I to jest ta nagroda, o którą warto zawalczyć. Za chwilę Ci powiem, podpowiem kilka rzeczy, kilka naprawdę z bardzo codziennego życia spraw, które, w które warto wpuścić więcej jednozadaniowości, dzięki której to właśnie Ty przejmiesz kontrolę nad swoimi myślami. Dzięki której dasz sobie więcej spokoju. Ok, to zaczynamy. Punkt numer jeden. Zwolnij tempo, kiedy z kimś rozmawiasz. No i już mamy pierwsze pole, bardzo ważne pole do treningów, czyli rozmowa z inną osobą. Powiedz mi, co się wtedy dzieje z Twoimi myślami. Przyjrzyj się im, jak reagujesz na to, co mówi dana osoba, jaki gest wyraża, co, jakie ma intonacje. Co się dzieje z Twoimi myślami? No tutaj, zwłaszcza niesłychanym polem do treningu są rozmowy z osobami, z którymi trochę ciężko Ci się rozmawia, z którymi to dopasowanie jest troszkę niezbyt udane i gdzie raczej nie odbierasz na tych samych falach co owa osoba. W takich momentach tym bardziej zwolni tempo. Twoje myśli będą chciały, żeby wszystko się działo szybko. Twoje myśli będą, mają prawo wtedy trochę poszaleć i skakać z drzewa na drzewo bardzo szybko. Natomiast to jest jeszcze, to nie jest jeszcze wystarczający powód, żeby skakać razem z nimi. Możesz je obserwować, możesz zauważyć, że ojej, to co się dzieje teraz w mojej głowie, to są małpy na drzewach, i jednocześnie możesz zwolnić tempo swoich odpowiedzi. Możesz zwolnić tempo swoich reakcji na tą rozmowę i na tą osobę. Zacznij komunikować takie proste komunikaty jak: Słuchaj, jeszcze nie wiem, odezwę się do ciebie później. Tak, albo muszę się nad tym zastanowić, dam ci znać za godzinę. Dam ci znać jutro. Tak. Tego typu frazy, zdania warto mieć pod ręką zawsze, bo one pomogą Ci zwolnić tempo. Nie tylko zwolnić tempo reakcji, ale dzięki temu, że powiesz komuś, okej, okay, odezwę się do Ciebie jutro, dajesz sobie czas na to, żeby zwolnić tempo swoich własnych myśli, swoich własnych decyzji, a nie reagować pod je ich dyktando. A zatem zwolnij tempo, kiedy z kimś rozmawiasz. Punkt numer dwa: zwolnij tempo, kiedy przeglądasz treści na swojej komórce. No i oczywiście muszę ci to powtórzyć i, i będę to powtarzać wielokrotnie. To, w jaki sposób przeglądasz treści, które są dostępne teraz absolutnie pod każdym względem, w każdym temacie, w, o każdej porze dnia i nocy, ma bardzo duże, duży wpływ na to, jak działają twoje myśli. Popatrz na swój sposób korzystania z internetu, z mediów społecznościowych, z jakichkolwiek treści, najczęściej serwujemy je sobie przez komórkę, zauważ i popatrz na to, jak na trening. I jednocześnie sobie pomyśl, co ja teraz wytrenowałam w swoim umyśle, czego ja właśnie nauczyłem swoich myśli. Przeskakiwania z wielu przeróżnych tematów, bardzo szybkiego przeskakiwania, czy może jedno zadaniowości? To jest kluczowe pytanie, które warto sobie zadawać, bo jeżeli Ci zależy na wyciszaniu swoich myśli, jeżeli Ci zależy na przejęciu kontroli nad swoimi myślami, to to jest absolutnie kluczowy trening. Dlatego, że po pierwsze jest nawał, jest są tony informacji dostępne ciągle, ale i po drugie ilość tych Twoich sięgań, tych momentów, kiedy ty właśnie sięgasz, czasami bezcelowo, bezwiednie, bez sensu, po te treści, nie wiedząc właściwie, po co to robisz. Okej, okay, to może nie mieć celu, ale to nadal jest trening. Chciałabym, żebyś popatrzył, popatrzyła na to jako na trening i zadawała sobie pytanie: co ja teraz trenuję? Co ja te, teraz trenuję? I czy na pewno. Tą umiejętność, którą właśnie wytrenowałam w sesji 15-minutowej, nie wiem, scrollowania, czy ta umiejętność to jest to, na czym mi zależy? Czy ta umiejętność pomaga mi przejąć kontrolę nad swoim życiem, mieć wpływ na to, co myślę, jak reaguję, w jaki sposób żyję, w jaki sposób się czuję? To są kluczowe pytania, bo ten nawyk jest tak silny. Oczywiście. Nie mówię Ci wyrzuć swoją komórkę i przestań sięgać po treści internetowe. No, myślę, że dzisiaj to już jest po prostu niemożliwe albo bardzo, bardzo radykalne lub ekstremalne. Ale przyjęcie kontroli nad tym kiedy, nad tym w jakim celu, z jakim sensem, z jakim zadaniem i w jaki sposób sięgamy po te treści, to jest trening. To jest trening, który Ci przyniesie albo ulgę, wyciszenie, i wpływ na własne myśli, albo jeszcze większe rozbrykanie tych wszystkich małpek. Punkt numer 3. Zwolnij tempo, kiedy czytasz książkę. Skoro oglądasz ten film, to jestem pewna, że ciekawi ciebie rozwój osobisty, a skoro tak, to też mogę przypuszczać, że sięgasz po książki. Książki rozwojowe, poradniki, książki psychologiczne. Co się wtedy dzieje, też zaobserwuj, bo to też jest kolejne pole do treningu. Co się dzieje, kiedy czytasz? Czy czytasz to w sposób zachłanny, tak żeby jak najszybciej dojść do, jakich, do jakiegoś słowa klucz, do jakiegoś rozwiązania, do złotej rady? A jeżeli przez tą książkę akurat przejdziesz w takim tempie i nie dojrzysz tej, tej złotej rady, to to, co robisz następnego, to rzucasz tą i sięgasz po następną i znowu, i znowu to tempo narzucasz o olbrzymie. Jeżeli tak jest, no to znowu zastanówmy się, co trenujesz. No, trenujesz bardzo wysokie tempo, podkręcanie tempa swoim własnym myślom. Czy to jest coś, na czym ci zależy, tak? Czy to jest coś, o co ci chodzi i co chcesz? Akurat, właśnie poradniki, czy książki psychologiczne, rozwojowe to są książki, przy których tym bardziej warto zwolnić tempo, bo można ominąć coś, co jest przydatnego, coś, co jest bardzo praktyczne i fajne, po pierwsze, ale po drugie, często te treści one wymagają pauzy. Często jakiś rozdział, który wstrząsnął tobie, wywołał, wyzwolił w tobie jakieś emocje, jakieś wspomnienia, czy też zastanawianie się, przemyślenia, refleksje, to wręcz on się prosi o to, żeby chwilkę zaczekać, zanim przywrócisz kartkę i sięgniesz po kolejny rozdział to aż się prosi o to, żeby to przegadać z kimś. Albo sobie napisać jakąś notatkę, rozpisać, co właśnie, co właśnie się pojawiło i co się zadziało w twoim umyśle i w twoim sercu. Jeżeli tak, tak czytasz książki, to sobie pomagasz. To znowu wracasz na ścieżkę jednozadoniowości i nie reagowania na to szybkie tempo myśli, tylko wręcz włączanie hamulca spowolnienie i utorowanie sobie takiej przestrzeni, w której można zwolnić tempo. Można się skupić na jakimś jednym zagadnieniu, które właśnie było poruszone w tym rozdziale. Nie w całej książce, tylko w tym jednym rozdziale. I można się wyciszyć i skupić tylko na tym. Nie to, że twój rozwój na tym skorzysta, bo poczynisz większe postępy, w ten sposób zwalniając tempo, to dodatkowo tw znowu twój umysł przechodzi trening. Trening jednozadaniowości, trening tego, że to ty decydujesz, co robisz ze swoimi myślami, a nie odwrotnie. Także jest wiele do ugrania, a czytanie książek, zwłaszcza takich poradnikowych, to jest świetne pole do, do treningów. I punkt numer cztery: zwolnij tempo, kiedy siebie krytykujesz. Zauważ, co się dzieje, kiedy siebie krytykujesz. Czy te myśli są rozważne, rozsądne? Czy one płyną powoli? Czy one są obiektywne? Czy to jest może po prostu stado jakichś, właśnie dzikich małp, które na ciebie, i, na ciebie y, biegną i chcą ciebie stratować? Dlatego właśnie, że najprawdopodobniej opcja numer dwa jest prawdziwa. Nie pytaj mnie, skąd wiem, to tym bardziej samokrytyka i te momenty, kiedy złapiesz siebie na samokrytyce, są też kolejnym polem do treningu. Są też kolejnym obszarem, kiedy możemy trenować, kiedy możemy ćwiczyć przejmowanie pałeczki. W jaki sposób? No, oczywiście nie powiem ci przestań siebie krytykować, bo to jest zadanie absolutnie. Mm, no, nie chcę powiedzieć niemożliwe, ale bardzo, bardzo trudne. Zbyt trudne, żeby siebie w ogóle tym przytłaczać i zawracać głowę w tym momencie. Ale zwolnij tempo. To już jest bardziej namacalne i bardziej realne do zrobienia. W jaki sposób można zwolnić tempo w dodatku myśli, które są agresywne, które są, mają na celu nas po prostu przyjechać jak walec. Otóż, no tutaj sprawdza się coś, co jest. Bardzo skuteczne. Ja nie mogę się nachwalić tej metody, zwłaszcza jeśli chodzi o opanowanie myśli samokrytycznych. I jednocześnie jest to metoda, po którą za chwilkę mi powiesz, a nie wiem, czy to dla mnie. <grybujesz> Dobra, daj mi, daj mi znać w komentarzu, czy tak właśnie zareagujesz. Otóż jest to pisanie. Dlaczego to jest takie pomocne? Z jednej przyczyny. Pisanie jest powolne. Jeżeli weźmiesz ołówek do ręki i zaczniesz spisywać to, co Ci przychodzi do głowy, dosłownie, słowo w słowo, swoje własne krytyczne myśli. Jestem do niczego, nie nadaje się, nic mi nie wychodzi, cokolwiek. cokolwiek. Tak Zacznijmy od tego, żeby tylko i wyłącznie przelać te myśli na papier, zobaczyć je w formie fizycznej, a nie tylko słyszeć gdzieś je, gdzieś tam w eterze. To się urzeczy. Zwolnisz tempo. Ponieważ ta ręka i pisanie nie jest tak szybkie jak nasze myśli, które gdzieś tam potrzebują ułamka sekundy. Żeby napisać jeden wyraz, potrzebujemy sekundy. Więc średnio, dajmy na to. <gry> więc to jest ćwiczenie, które ma na celu spowolnić tą samokrytykę. To spowolnienie jednocześnie uruchomi taką bardzo pozytywną, taki pozytywny efekt kuli. Czyli nie też, że spowolnisz swoje samokrytyczne myśli, czyli zaczniesz siebie mniej krytykować, bo w danej jednostce czasu, na przykład w ciągu pięciu minut, jeżeli będziesz pisać swoje samokrytyczne myśli, mniej siebie skrytykujesz, niż miałbyś po prostu przez pięć minut siebie krytykować w myślach. To po pierwsze. Ale po drugie, faktycznie zobaczysz, co ty do siebie mówisz? Zobaczyć to na własne oczy, a tylko i wyłącznie słyszeć gdzieś tam wyterzę, czasami gdzieś w postaci jakichś strzępków zdań, to jest naprawdę inny efekt. Po drugie, nie po drugie, po trzecie, możesz w ten sposób poznać swoje samokrytyczne myśli. A wierz mi, jeżeli je poznasz, to szybko przekonasz się, że one są bardzo powtarzalne. Że często to, są, to jest dochodzenie do tych samych negatywnych wniosków. Więc ten samokrytyk przestanie być taki, ojej, on może powiedzieć mi zawsze coś niesamowitego. No nie, najczęściej mówić to samo. Mówić te same, bardzo niemiłe, nieprzyjemne rzeczy. No i powtórę, jeżeli masz to spisane, jeżeli masz to czarno na białym i wiesz na czym ten mechanizm polega, w jaki sposób działa, co ten samokrytyk Ci mówi, to wtedy jest o wiele łatwiej przejść do pracy rozpuszczania, tak jakby podważania ważności tych słów. Oczywiście to już jest kolejny etap pracy, ale żeby on się zadział, musimy zwolnić tempo tych myśli, musimy przestać działać ciągle pod ich wpływem, musimy przestać... Być jedną z tych małpek, która po prostu sobie skacze po drzewach w naszej głowie. I do tego służy ten punkt. Nie twierdzę, że ta praca jest łatwa i nie twierdzę, że ona w ciągu jednego dnia przyniesie Ci złosza, łamiające efekty. Tak raczej nie będzie, ale tak jak każdy trening. Tak samo jak wytrenowałeś lub wytrenowałaś w sobie, Umiejętność bardzo szybkiego myślenia i bardzo szybkiego podążania za swoimi myślami, tak samo i można wytrenować umiejętność niepodążania za tymi myślami. Czasami jest to wymagające i czasami fajnie jest sięgnąć po czyjąś pomoc, po to, żeby obecność drugiego człowieka ciebie wsparła. Jeżeli tak jest, zapraszam na sesję ze mną, chociażby na przykład do pracy w w tym temacie, w temacie własnych myśli, przejmowania kontroli nad nimi. A jeżeli masz ochotę da dać sobie więcej spokoju, to zapraszam cię także do newslettera. Co tydzień w niedzielę wysyłam go, po to, żeby dać sobie troszkę więcej spokoju, tak? A poza tym, daj mi znać w komentarzu, który z punktów bierzesz na wynos. Dzięki, wielkie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.